Witam Was serdecznie, TV Historia na Luzie z Wrocławia, tym razem podziemia twierdzy Wrocław, czyli Festung Breslau. Jestem w tej chwili w jednym z takich pomieszczeń. Nie zdradzamy tajemnicy, gdzie się te miejsca znajdują, bo nie, zwyczajnie ci, którzy będą nasz program oglądali do końca, będą mieli możliwość później się o tym dowiedzieć. Słuchajcie, tajemnica twierdzy Wrocław, a szczególnie ich podziemi, mity, legendy, które narosły wokół tego tematu, są tak niezwykłe, że postanowiliśmy na ten temat ruszyć. Nie da się tego zrobić w jednym odcinku, więc ja już przebieram się i za chwilę wchodzę pod ziemię. Brałem się, tak jak Wam obiecałem, i właśnie wchodzę w prawdziwy podziemny świat Festung Breslau, ale o nim będzie mi opowiadał Staszek z Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego. Cześć, cześć, witam Cię ponownie. Tak, podziemia Wrocławia dzisiaj. Dzisiaj podziemia Wrocławia. Jeżeli ktoś nie pamięta naszego pierwszego spotkania, zobaczcie sobie fort numer 6. Oczywiście. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w miejscu legendarnym. Jesteśmy na Maślicach i jesteśmy w tajemniczych maślickich podziemiach. Które istnieją. Tych, które istnieją. O tych, które nie istnieją, albo istnieją tylko w legendzie, opowiemy sobie też. Wrocław, no miasto obrosłe legendą podziemnej twierdzy. O ale... tak, to słyszeliśmy. Kolejki, tunele. Poczekaj, poczekaj, metro. Metro, przejścia pod Odrą. To jest folklor. Faktycznie podziemne miasto w pewnej mierze, nie tak jak mówi legenda, istniało. I my dzisiaj sobie poświęcimy trochę czasu na obejrzenie tego, co istnieje faktycznie, a zaczynamy od miejsca naprawdę legendarnego. Ale zanim zaczniemy, to pokażę jeden z artefaktów. To nie wiem, no tutaj jakieś takie części tej elektroniki, części skrzynek amunicyjnych. No zobacz, no to masz następny kawałek skrzynki amunicyjnej. Tu są jakieś porozrzucane fragmenty tych skrzynek. Uchwyty. Tu jest jakiś, o popatrz, pasek od giwery. Nie, widać taki na knopik jakiś, no giwery zapewne, nie, albo jakieś porządzenia. No porządzenia, no. I to po prostu tutaj wszystko trafiło, bo to były po prostu powojenie śmieci najzwyczajniejsze w świecie. To jest nic innego jak śruba do mocowania uchwytów do torowiska, ponieważ tak. Nad nami było torowisko. Było pełnowymiarowe torowisko. Pełnowymiarowe torowisko do obsługi fabryki. Ale za chwilę się o tym dowiecie. Teraz tak, jesteśmy obiekcie, który istnieje faktycznie. Jesteśmy w szczelinie przyfrotniczej i to jest obiekt typizowany, ale jesteśmy w nietypowej szczelinie, bo największy w Wrocławiu. I to były obiekty budowane bardzo szybko, z bardzo doraźnym zadaniem. Zabezpieczenia przebywających osób od pośrednich skutków nalotu, a więc odłamki, a więc podmuch fali uderzeniowej, a więc zagruzowania i pożary. Nie bezpośrednio uderzenie bombą, żeby no to tak, bo przetrwać. To, no bo po to się przy fabrykach stawiało takie szczeliny. Nie tylko przy fabrykach, przy dworcach kolejowych, przy budynkach publicznych, na skwerach, placach. To wszystko... Wszędzie, ale mówimy tutaj. Tutaj fabryka na górze, tak. Na dole ten właśnie podziemny świat, który miał chronić pracowników, tak. Żołnierzy i wszystkich, którzy na tym terenie tak. Byli. Ale we Wrocławiu było to na scenie gigantyczne tymi obiektami i stąd podziemne miasto. Słuchajcie, Rosjanie zajęli to fabrykę w 1945 roku, a potem... Właśnie tak jak Staszek opowiadał, wrzucali śmieci. Tu macie przykład jednego z takich śmieci. Wygląda to na kawałek albo nie, karoserii, albo czegoś wielkiego. Napisy jeszcze są na tym. Połamali, zniszczyli, nie było potrzebne. Do podziemi. Festung Breslau. Dokładnie tak. Przed chwilą byliśmy pod ziemią. Tak. Nie pokazuję mnie dokładnie tutaj, bo nie pod torowiskiem, kawałeczek dalej, ale to tutaj była pełnowymiarowa kolej. Tak. I nie wchodziła pod dworzec główny. I nie wchodziła pod dworzec główny, nie wjeżdżała w Maślice i tak dalej, bo jak ktoś... I nie wyjeżdżała na Rędzinie. I nie wyjeżdżała nawet w Wróblowicach. Niestety. Niestety nie, ale dojeżdżała tutaj, do fabryki i z tej kolei korzystali zarówno Niemcy, jak i Sowieci. W latach 20. powstaje fabryka Aldert. Tak była ogrodzona. Betonowe słupy, drut kolczasty. Te słupy są pozostałością po Rosjanach, którzy tutaj stacjonowali w 1945 roku, ale ten obiekt, w którym właśnie czeka na mnie Staszek, to jest oryginalna wartownia. Niemiecka. Niemiecka wartownia. Ona strzegła... No, całego ogrodzenia, tak jak Niemcy założyli. Obiekt dosyć ważny. Produkcja części, o których raczej lepiej, żebyś nikt nie dowiedział. No tak, bo to jednak elektronika, czyli... Coś nowoczesnego, coś potrzebnego. Myśl techniczna, zaskoczenie i przewaga. Tutaj siedział wartownik, bo co miał robić? Miał pewnie karabin, lornetkę, obserwował. Środki łączności, jakieś zapewne miał sygnalizację, bo musiał. Takie to były czasy.
No to co? Teraz pokażemy Wam jakby od końca tą opowieść, czyli idziemy zobaczyć pozostałości po budynkach fabrycznych. Za drutami kolczastymi majaczą nam budynki. Właśnie takie hale, Staszku, były tutaj wybudowane na całym terenie tej fabryki. Tak, i było dużo więcej niż teraz. Po wojnie część odebrali Sowieci, dużą część zaadaptowali. Dzisiaj duża część tych budynków już nie istnieje, po prostu nie była później potrzebna. W 1993 roku Sowieci opuścili teren i od tego, że to właściwie nie było używane. Nie możemy tam wejść, bo teraz są tam firmy prywatne i pełnią dalej swoją pierwotną funkcję, tak. Funkcję magazynową. Staszku, zrobiłeś nam prawdziwą niespodziankę, bo udało Ci się dzięki Twojemu znajomemu dostać na ulicę, powiedzmy, Włodkowica we Wrocławiu. Nie zdradzamy Wam, gdzie jesteśmy. I to jest prawdziwy podziemny Wrocław. Piwnice. Piwnice. Prowadź zatem. Słuchajcie, tak to wyglądało. Tak człowiek, który Staszku w 1945-1946 roku przyszedł, repatriant, tutaj na ziemię odzyskane, wszedł do piwnicy i nagle zobaczył podziemia. No w tej chwili tutaj nie ma stołów, ławek, krzeseł, nic. Ale były. I teraz, jeżeli sobie wyobrazimy miasto, które do celów obrony przeciwlotniczej, piwnice są połączone, że można było się przemieszczać, ewakuować. A to wszystko przysypane warstwą gruzu po blerze. To co robimy? Przekuwamy tutaj dziurę. I zobaczcie, my przekuliśmy ze Staszkiem wirtualnie dziurę i prowadź. I korytarzem dalej. Słuchajcie, dzięki uprzejmości Staszka z Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego, niczym Sherlock Holmes, wziąłem sobie fajkę, nie będę palił, bo w biurze, dogrzebałem się albo otrzymałem od niego te materiały, które teraz widzicie, a więc przekute, to są zdjęcia archiwalne z jego prywatnego archiwum, z boku zobaczycie też daty, że no, nie są one zrobione teraz. Wiele z tych obiektów już nie istnieje albo nie można się już kompletnie do nich dostać, więc skorzystałem z tych obiektów. To są szczególnie miejsca piwnic i kanalizacje wrocławskie, kanalizacje, które no, były budowane od 1871 roku, 1 sierpnia, w tym dniu powstaje Wrocławska Spółka Kanalizacyjna. I Wrocław tutaj na mapie widzicie, rozbudowuje potężną sieć kanalizacji. I to jest najprawdziwsze z prawdziwych podziemne miasto Wrocław. Dla tych wszystkich, którzy opowiadają różnego rodzaju mity, legendy, folklor, bo to nie, folklor czy mity nie są niczym złym, tak jak powiedział Staszek, to jest nawet fajna rzecz, to tylko daję tą mapę do wglądu i teraz niech się zastanowię, jak z technicznego punktu widzenia można by wybudować metro, tunel, nie uszkadzając tego całego niezwykle trudnego już wcześniej wykonanego dzieła, czyli właśnie kanalizacji. W którym miejscu byście omijali wszystkie te kolektory wyrzutowe, łączniki, ścieki, kanalizacje, rury z wszystkich tych domów, z wszystkich osiedli wrocławskich? To jest pytanie i odpowiedź jest prosta. Nie ma żadnego podziemnego Wrocławia innego jak ten, który my tutaj pokazujemy. Oczywiście są jeszcze inne obiekty i do nich wrócimy. I pokażemy Wam je bardzo dokładnie, ale nie są to żadne mityczne koleje podwrocławskie, nie ma żadnych trzech pięter pod dworcem głównym i tak dalej. Oczywiście wszyscy ci, którzy mówią, że są, bo słyszeli, bo ktoś mówił, to mi je pokażcie. Jeżeli mi je pokażecie, to ja w to uwierzę. Ja na razie zawsze i będziemy tutaj na tym kanale też o tym często mówić głośno, że pokazujemy to, co jest. Science fiction, folklor, legendy są bardzo fajne, ale one niestety właśnie są folklorem. A prawda jest taka, jaka jest. Wiele z obiektów wrocławskich wykorzystanych jako podziemia to przede wszystkim to, co powiedział Staszek, piwnice. Przekute całymi kilometrami łączące się z inną częścią miasta. I ja taką jedną opowieść od jednego z repatriantów usłyszałem i on mi właśnie opowiadał, że on wchodził na ulicy, w okolicy ulicy Trauguta i pod ziemią przecisnął się i wyszedł niedaleko dworca głównego. I rzeczywiście trzeba mu uwierzyć, że tak było. I opowiadał, że w tych podziemiach były łóżka, bandaże, broń i tak dalej. On tam szedł ze świeczką. I to wszystko rzeczywiście tam mogło być. Przy czym to były tylko i wyłącznie piwnice, korytarze, schrony przeciwlotnicze połączone w sposób taki, żeby można było mieć komunikację, bo przecież
domy na wierzchu były obrócone w ruinę. Były powywracane, wypalone, spalone, zbombardowane, zniszczone, więc zasypało się. Jedynym możliwym miejscem do przeciskania się były właśnie kanalizacja i przede wszystkim przekute piwnice. Dlaczego Niemcy wykorzystali kanalizację? Bo to jest bardzo ciekawy temat, ale on już będzie na następny odcinek. Otóż dlatego, że gdyby Rosjanie weszli do kolektorów wyrzutowych, tak jak widzicie na mapach, tam przyjrzyjcie się dokładnie tej mapce, którą udostępnił Staszek nam, mogliby wejść praktycznie na cały Wrocław. A więc ta kanalizacja w czasie oblężenia twierdzy Wrocław była pod ziemiami, które były zamurowane, zaminowane, zablokowane, a mało tego, część była tak specjalnie poblokowana, żeby zrzucać wszystkie fekalia jeszcze bardziej na tamte pola irygacyjne. I mamy podziemny Wrocław, gigantycznego przekroju wylot kolektora, wielki wylot burzowy, pompny z separatorem. Tędy przy nadmiarze wód deszczowych, deszczówka, żeby nie zalała miasta, uchodzi do Odry. Miejsce jest w tej chwili oczywiście zakratowane. My pokazujemy, weszliśmy, nie wchodzimy, ale oczywiście ani krok dalej. Nie wolno, takie przepisy. Ale wyobraźcie sobie, że to, co widzicie, to jest nic innego, jak właśnie jeden z elementów podziemnego Wrocławia. Zatem wszystkich tych, których ten film zainteresował, którzy obejrzeli go do końca, dziękuję wam bardzo. Na pewno wrócimy do podziemi Wrocławia, bo to nie jest ostatnie słowo, które powiedzieliśmy. Pokażemy wam kilka jeszcze innych ciekawych obiektów, dłużej zapewne, omówimy sobie je. No ale to już wszystko, żegnam was z biura, że tak powiem, niczym Sherlock Holmes. Wyjdę popykać fajeczkę na dworze, zastanowię się, co dalej z podziemnym miastem Wrocław. Jeżeli wam się podobało, zapraszam do polubienia, subskrybowania, łapki w górę. No i do kolejnego odcinka, który już niebawem. A my mamy jeszcze jedną niespodziankę, ale musicie się jeszcze trochę wstrzymać, bo czekamy na decyzję urzędników. Trzymajcie się.